Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest nasz stały współpracownik, dr Stanisław Niewiński. Cześć, witam Cię, Stanisławie. Cześć, Arturze. Dzień dobry bądź dobry wieczór Państwu, w zależności kiedy to słuchujecie. Dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, prezes Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. Stanisławie, witam ponownie, bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy. Nie wiem, czy masz w ogóle taką wiedzę, czy być może też taki feedback do ciebie trafia, zazwyczaj poprzez bezpośrednie rozmowy, może nie najczęściej, ale bardzo często gdzieś właśnie wspominane są rozmowy w ramach podcastu z tobą i ludzie są bardzo zadowoleni z przybliżania im tej chińskiej tematyki, tej pewnej mentalności funkcjonowania w trochę inny sposób niż tak naprawdę świat zachodu, który cywilizacyjnie jest nam najbliższy. Mam nadzieję, że cieszy cię to w jakiś sposób. Bardzo mnie to cieszy. Miło, że komuś poza tobą chce się słuchać mojego melancholijnego głosu. Nie tylko mi, także na spokojnie, nie stresuj się niczym. Stanisławie, spotykamy się, bo parę dość interesujących rzeczy znowu koło państwa środka się dzieje. Oczywiście też w pewien sposób, jeśli może nie z bezpośredniej inicjatywy, to na pewno właśnie chińska strona tak robi, żeby się nimi zainteresować i żeby swoją pozycję w pewien sposób budować czy odbudowywać, zależy jak na to będziemy patrzeć. Praktycznie przed nami i to całkiem niedługo spotkanie przywódców tego chińskiego i tego amerykańskiego, Joe Biden oraz oczywiście nasz słynny Xi. Mają się spotkać i mają rozmawiać. Ma być rozmowa między innymi, i to jest ciekawe, to sobie postaramy się trochę podzielić na dwa wątki, bo jedno to jest kwestia spotkania, a drugie kwestia Bliskiego Wschodu. Niemniej, czy też to tak odbierasz? Bo ja się zastanawiam, czy ta chęć ze strony amerykańskiej rozmowy, wpłynięcia na Chińczyków, aby oni znowu wpłynęli na pewnych graczy na Bliskim Wschodzie, w pewien sposób nie potwierdza, że Amerykanie mówią, dobra, nie wszędzie mamy takie wpływy, jakbyśmy chcieli. Wy macie większe, bo tak między wierszami trochę można wyczytać, więc mamy dla was deal. Zróbcie co trzeba, żeby był spokój. I pytanie, czy Amerykanie coś mogą tak naprawdę Chińczykom za to zaoferować? Tutaj trzeba przede wszystkim naszym słuchaczom troszkę rozwinąć, że mówimy o spotkaniu pomiędzy przywódcami amerykańskim i chińskim, który najprawdopodobniej będzie miało miejsce podczas szczytu grupy APEC w San Francisco pomiędzy 15 a 17 listopada, czyli już niedługo. Być może jak tutaj prawda podcast trafi pod strzechy, to akurat to spotkanie będzie się odbywać. Tutaj trzeba zaznaczyć, że obie strony sobie po tych rozmowach pewne rzeczy obiecują. Ja może zacznę to od tutaj strony chińskiej. Tutaj zresztą Arturze, pytasz mnie, co Amerykanie mogą Chińczykom zaoferować. Myślę, że mogą zaoferować całkiem sporo, przede wszystkim pewną stabilizację, przynajmniej relatywną w stosunkach tych dwóch największych organizmów gospodarczych świata. Wielokrotnie w czasie naszych spotkań do tego zagadnienia wracaliśmy, ale musimy pamiętać, że Chiny mają obecnie dość trudną sytuację gospodarczą, ponieważ ta gospodarka rozwija się wolniej niż to było w poprzednich latach. Tutaj szczególnie pod dużą presją znajduje się chiński rynek nieruchomości. Chińskie władze próbują tą powiedzmy sytuację ekonomiczną jakoś łagodzić, dodajmy ze zmiennym szczęściem.
No i myślę, że tutaj strona chińska obiecuje sobie po ewentualnym spotkaniu z Amerykanami, że Amerykanie mogą jakoś tą swoją presję na chińską gospodarkę osłabić. To znaczy na przykład nie nakładać nowych ceł, nie prowadzić kolejnych uderzeń w kierunku chińskiej branży wysokich technologii. No to jest coś, co Chińczycy chcieliby od Amerykanów uzyskać, ponieważ no jeśli Amerykanie tutaj złagodzą swoją presję, no to jest większe prawdopodobieństwo, że Chińczykom uda się w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach jakoś tą sytuację gospodarczą, ustabilizować, prawda? Także tutaj to mielibyśmy ze strony chińskiej. Natomiast co sobie po tym wszystkim obiecują Amerykanie? No i tutaj tak, musimy pamiętać o tym, że w przyszłym roku będziemy mieli w listopadzie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W czasie tych wyborów prezydenckich obecny prezydent Joe Biden, w sumie tak zasadniczo to nie mamy chyba jeszcze 100% potwierdzenia, czy będzie startował na drugą turę, ale jest to myślę dosyć prawdopodobne. Jego rywalem będzie ponownie Donald Trump. No z tego co wiem, sondaże pokazują, że kandydat Republikanów no, ma jakieś szanse te wybory wygrać. No i siłą rzeczy tutaj, spoglądając no to od tej kwestii wyborczej, Joe Biden liczy, że po prostu no, pewne ustabilizowanie relacji z Chinami no, pozwoli mu w większym stopniu mieć szansę na zwycięstwo w tych wyborach. Ponieważ no tutaj, prawda, pewne ustępstwa z kolei ze strony chińskiej mogą Amerykanom na wielu płaszczyznach pomóc. No począwszy tutaj, prawda, od zagadnień pewnych polityki zagranicznej, to jest po pierwsze wojna rosyjsko-ukraińska. Waszyngton, o czym zresztą wielokrotnie sobie mówiliśmy w czasie tych naszych spotkań, bardzo liczy na to, że Chińczycy wpłyną jakoś na Władimira Putina, aby on to swoje stanowisko jakoś, prawda, złagodził. Kolejna kwestia, ja o tym myślę, będziemy jeszcze dużo tutaj mówić, to jest zagadnienie Bliskiego Wschodu. Mamy konflikt pomiędzy Izraelem a Hamasem. Całą tą, prawda, pajęczynę połączeń bliskowschodnich. Hamas liczy na, prawda, wsparcie ze strony Hezbollahu, a Hezbollah jest to organizacja hojnie, prawda, finansowana przez Iran, a Iran to jest z kolei sojusznik chiński. Więc też tutaj Amerykanie liczą na to, że no Chińczycy jakoś tych swoich, prawda, sojuszników i sojuszników swoich sojuszników, prawda, na Bliskim Wschodzie powściągną od jakichś bardziej radykalnych działań. No w tle tego wszystkiego oczywiście jest sytuacja gospodarcza. Amerykanie też się obawiają pogorszenia nastrojów gospodarczych u siebie, co siłą rzeczy, i tu wracamy, prawda, do kwestii elekcji w przyszłym roku. No także obie strony tutaj liczą, prawda, na pewne ustępstwa, które mogą wzajemnie od siebie uzyskać. Czy je uzyskają? Zobaczymy, choć ja myślę, że to jest możliwe, ponieważ no, obie strony wyciągną z tego pewne profity. Stanisławie, nasuwa się kilka pytań tak naprawdę w takim razie. Pewnie nawet nie kilka. Nawet nie kilka. Zacznijmy jeszcze od kwestii tegoż spotkania, zanim przejdziemy do tematów bliskowschodnich. Bo to, o czym mówisz, można by nazwać pewnego rodzaju ugodą, odwilżą w relacjach. Oczywiście można by się zastanawiać, tak, czy może nie jest to jakaś znowu chińska pułapka, ale wydaje mi się, że trochę moglibyśmy przesadzić, bo tak jak mówisz, Chińczycy mają dość swoich problemów i tak jak powiedziałeś, no amerykańskie odpuszczenie, w cudzysłowie oczywiście, na pewno Chińczycy odpowiednio, że tak powiem, odczują. Tylko teraz pytanie, czy ta odwilż, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali, no nie spowoduje, że faktycznie ta rola Chin będzie wzrastać kosztem Amerykanów, czy może oni mogą sobie to tak kalkulować, że no dobra, jak Chińczycy w jakiś sposób wpłyną i na Bliskim Wschodzie trochę się uspokoi, to my też będziemy ponosili na różnych kierunkach, na różnych szczeblach i na różne formy i metody mniejsze koszty naszego funkcjonowania poza naszymi granicami, z uwzględnieniem oczywiście przede wszystkim Bliskiego Wschodu, więc jest to dla nas też interes. Jak tą ugodę tak naprawdę, tak głębiej jakbyś spojrzał, to jak ją postrzegasz? To będzie faktycznie win-win, tak, że obie strony zyskują, czy też gdzieś tam trochę jak w szachach, czy w tym chińskim go, ta sytuacja jest właśnie trochę bardziej złożona, aby nie powiedzieć skomplikowana? Ona
Ona jest bardzo złożona i przede wszystkim tutaj musimy pamiętać o tym, że to jest odwilż w ramach konfliktu, który trwa i trwać będzie. No, to nie znaczy jakiegoś, nie wiem, fundamentalnej poprawy w relacjach obu tych mocarstw, ponieważ ich interesy długofalowo są sprzeczne i zarówno Waszyngton, jak i Pekin o tym doskonale wiedzą. To będzie na przykład ze strony amerykańskiej najprawdopodobniej wyglądało w ten sposób, że po prostu wstrzymają się Amerykanie z pewnymi krokami gospodarczymi na jakiś czas, ale to wcale nie znaczy, że cła, które zostały już nałożone na chińskie towary jeszcze od czasów administracji Donalda Trumpa, zostaną w jakimś stopniu złagodzone. Nic z tych rzeczy. To wcale nie znaczy, że Amerykanie cofną kroki, które podjęli w kierunku zahamowania chińskiego rozwoju technologicznego w poprzednich latach. To będzie prawdopodobnie znaczyło tylko tyle, że Amerykanie nie podejmą jakichś tu i teraz kolejnych kroków, ale podejmą je prawdopodobnie za rok, tak? Kiedy sytuacja na przykład wyborcza w Stanach Zjednoczonych się wyklaruje, bo kto by tych wyborów nie wygrał, czy to będzie Joe Biden, bądź jakiś inny kandydat demokratów, czy Donald Trump, albo jakiś inny kandydat republikanów, no to ten konflikt amerykańsko-chiński trwać będzie. A zakładając, Stanisławie, że tak naprawdę kandydatów amerykańskich mamy dwóch, Bidena i Trumpa. Odpowiedź niektórym może się wydawać oczywista, innym być może trochę mniej, więc jakbyś mógł swój osąd tutaj przedstawić i go w jakiś sposób zargumentować, bo o co mi chodzi? No wiemy doskonale, że Rosjanie w najróżniejszy sposób wpływali na wybory w różnych miejscach na świecie. Kompletnie nie chce się wierzyć, że nie robią tego Chińczycy, biorąc pod uwagę ich możliwości też i technologiczne, z wchodzeniem z różnego rodzaju i hardwarem, i softwarem, tak? Bo to i sprzęt, i oprogramowanie, i te słynne najróżniejsze media społecznościowe. To jak ci się wydaje, Chińczykom, kto byłby lepszym tym kandydatem i najprawdopodobniej kogo by próbowali wspierać? Bo tak na marginesie, NATO jest kolejną organizacją, czy w ogóle podmiotem prawa międzynarodowego, który ostatnio powiedział, że taki Huawei to jest dla niego zagrożenie. Obaj kandydaci, czy to kandydat partii republikańskiej, czy to kandydat partii demokratycznej, zakładajmy, że ponownie będziemy mieli w tym przyszłym roku zderzenie Joe Biden vs. Donald Trump. Obaj ci kandydaci postrzegają Chiny jako najpoważniejsze zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Od tego trzeba zacząć. I tutaj w tym sensie trudno powiedzieć, aby Chińczycy z którymś z tych kandydatów sympatyzowali, bo w obu wypadkach to są ludzie, którzy dążą do tego, aby chiński wzrost i chiński marsz, prawda, ku większej roli na arenie międzynarodowej przystopować. Obaj ci kandydaci są antychińscy. Natomiast oczywiście ja zaznaczam, że to jest moje subiektywne uczucie. Natomiast wydaje mi się, że jednak z tej dwójki trochę bardziej sprzyjająca dla Chin była pod pewnymi względami prezydentura Donalda Trumpa, już tłumaczę dlaczego. Ponieważ tak, Donald Trump był silnie antychiński, on rozpętał wojnę handlową i technologiczną z Chinami, natomiast on przy okazji rozpoczął szereg konfliktów z amerykańskimi partnerami, przede wszystkim na płaszczyźnie gospodarczej. No mam tutaj na myśli przede wszystkim jego spory z Unią Europejską, tutaj głównie z Niemcami, pewne próby tutaj, prawda, renegocjacji umów handlowych na przykład z Japonią czy z Koreą Południową, i to paradoksalnie prowadziło do takiej sytuacji, w której co prawda Amerykanie rozpoczęli konflikt handlowy z Chinami, ale zarazem grzęźli też w całej masie innych konfliktów, co Chińczykom było na rękę. Tutaj należy wspomnieć, że na przykład za prezydentury Donalda Trumpa doszło do relatywnego ocieplenia relacji chińsko-japońskich. Tam bodajże w roku albo 2017, albo 2018 premier Abe Shinzo, już świętej pamięci, bo zginął w zamachu, on zaczął nawet w pewnym etapie podejmować pewne kroki, aby na przykład Japonia zaczęła jakoś kooperować z bankiem AIIB, prawda, czyli tym bankiem, który stanowi pewne wsparcie finansowe dla projektu Belt and Road, no bo ponieważ widział, że ma pewne spory z Amerykanami, więc próbował się, prawda, jakoś tam reasekurować na tej arenie międzynarodowej. Także odpowiadając tutaj jeszcze, podsumowując, obaj ci kandydaci są antychińscy,
Natomiast wydaje mi się, że pewne aspekty prezydentury Trumpa były w jakiejś tam mierze paradoksalnie dla Chin korzystne. Ale to zaznaczam, to jest wyłącznie moja subiektywna opinia. Okej, dziękuję bardzo. Wsiądźmy teraz na pokład wirtualnego samolotu. Przenieśmy się na Bliski Wschód. Wstępnie zacząłeś już na ten temat mówić. Oczywiście mówi się czasem o tym, że gdzieś rola czy pozycja Chin i w Afryce, i na Bliskim Wschodzie jest trochę przeszacowana, no ale jak sami Amerykanie w pewien sposób potwierdzają, jednak w niektórych aspektach i na niektórych kierunkach, no Chińczycy chyba mają pozycję no w pewien sposób silniejszą, jakbyśmy tego nie ujęli słownie. I teraz, jak ci się wydaje, na ile tak naprawdę Chiny, ich dyplomacja, ich służby specjalne również mają tę możliwość wpłynięcia na swoich partnerów? No bo oczywiście nie da się tego nie potwierdzić, także Iran wspiera wiadomo jak które organizacje bądź ich skrzydła zbrojne. No ale różne są też opinie, tak? Iran wiedział, Iran nie wiedział, abstrahując teraz całkowicie od tego, które z państw tak naprawdę mogą odegrać pewną rolę, aby cały ten konflikt Izraela z Hamasem w pewien sposób się nie rozlał, no bo graczy jest zdecydowanie więcej. Są gracze, którzy i tak dążą do tego, zresztą Hamas ma to zapisane w swojej deklaracji, że nawet jeżeli Palestyna formalnie, terytorialnie w końcu powstanie, to i tak nie jest w stanie zaakceptować istnienia państwa Izrael i będzie je zwalczał do upadłego. No bo przecież Amerykanie też no, starają się stawać oczywiście po stronie tego swojego sojusznika, czyli Izraela, ale też mają pewne obiekcje. Ostatnio i prezydent Macron trochę przeatakował stronę izraelską. Trochę się tak pod nosem śmiałem, chociaż to taki czarny humor. Chyba Francuzi też zapominają, jak czasem w imię interesów politycznych potrafią zabijać, czy potrafili. Więc jak ci się wydaje, którzy z tych graczy, z uwzględnieniem też tego Iranu, mogą jakąś rolę właśnie odegrać i na ile Chińczycy swój wkład w to wszystko wniosą i w ogóle czy będą chcieli wnieść? No tutaj Arturze, myślę, że warto też naszym słuchaczom i słuchaczkom troszeczkę pewien background przedstawić tego, jak Chiny na Bliski Wschód patrzą, ponieważ Pekin w tym regionie był oczywiście obecny od dawna, natomiast myślę, że wydaje się uprawnionym stwierdzenie, że w ostatnich kilku latach to spojrzenie i podejście Chińczyków do Bliskiego Wschodu w jakiejś mierze się zmieniło, no ponieważ przez wiele lat, no powiedzmy, że mówimy tutaj o ostatnich 20 latach, Chiny postrzegały trochę Bliski Wschód jako drogę w kierunku do Europy. To kontakty ekonomiczne z Europą były długofalowym, prawda, celem Pekinu, natomiast no, Bliski Wschód był właśnie postrzegany jako ta taka droga, prawda, do kontynentu europejskiego. Natomiast w przeciągu ostatnich kilku lat, gdy, o czym zresztą też sobie rozmawialiśmy, no troszkę te ambicje chińskie w Europie zostały przytemperowane, ponieważ okazało się, że szereg państw Unii Europejskiej no tak trochę niekoniecznie jednak chce te relacje z Chinami pogłębiać. Chińczycy zauważyli coś innego, mianowicie, że Bliski Wschód może być w jakiejś mierze celem samym sobie, że jest to obszar duży, ludny, chłonny na chińskie inwestycje, na zakup chińskich towarów i to jest szczególnie istotne. No zdecydowana większość państw Bliskiego Wschodu jest zainteresowana rozwijaniem długofalowo tych swoich kontaktów z Chinami. No i tak jakbyśmy sobie popatrzyli na przykład na projekt Belt and Road, oczywiście jego celem długofalowym było pogłębianie kontaktów z Europą, ale teraz też w coraz większym stopniu właśnie w jego ramach inwestycje na Bliskim Wschodzie stają się celem samym w sobie. No i oczywiście pewnym no, rzeczą oczywistą w znacznym stopniu jest to, że Bliski Wschód ze względu na swoje miejsce na mapie gospodarczej świata, czy złoża surowców naturalnych, no, pełni bardzo ważną rolę w globalnej gospodarce, pełni ogromne znaczenie dla gospodarki chińskiej, ponieważ Chińczycy z tamtego regionu importują znaczną część ropy naftowej dla siebie, no i każde zaburzenie w tamtym regionie siłą rzeczy odbija się na gospodarce światowej, w tym i na
na gospodarce chińskiej. A już konkretnie odpowiadając na twoje pytanie, mianowicie no z kim tutaj, prawda, strona chińska może rozmawiać celem, prawda, jakiejś formy ustabilizowania sytuacji w regionie, no to nie będzie chyba niczym odkrywczym stwierdzenie, że tutaj przede wszystkim mówimy o dwóch państwach, o dwóch kluczowych mocarstwach tego regionu, to jest o Królestwie Arabii Saudyjskiej i Iranie, z którymi to Chiny no dość intensywnie te swoje relacje rozwijają. Przy czym Iran można powiedzieć, że jest tutaj no starym już sojusznikiem Chińskiej Republiki Ludowej, no bo gdybyśmy sobie tutaj spojrzeli na historię, prawda, kontaktów obu tych państw, no to jeszcze musielibyśmy się cofnąć do czasów późnego Mao i szacha Mohamedy Rezy Pahlaviego. Natomiast w wypadku Arabii Saudyjskiej, no tak tutaj sytuacja wyglądała w ten sposób, że to był przez ostatnie dekady bardzo bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych i oczywiście te relacje pomiędzy Riadem i Waszyngtonem no nadal są dosyć silne, ale wyraźnym jest to, że Arabia Saudyjska próbuje się tutaj, prawda, jakoś na nowo umościć w tym, na tej globalnej szachownicy i bardzo te swoje stosunki z Chinami pogłębia. No warto tutaj przypomnieć, że w czerwcu tego roku mieliśmy w Riyadzie konferencję biznesową chińsko-saudyjską. W jej ramach no, podpisano szereg umów. Chiny mają takie swoje plany, aby jakoś, prawda, rewitalizować gospodarczo ten Bliski Wschód, no i oferują w tym procesie Saudom bardzo, bardzo poczesne, bardzo ważne miejsce. No takim też trochę myślę, no koronnym elementem, który wskazuje na to rosnące zaangażowanie Chin na Bliskim Wschodzie, to jest też wydarzenie, o którym sobie mówiliśmy, no jest to marcowe porozumienie saudyjsko-irańskie, które zostało no, wynegocjowane i zawarte w Pekinie. Stanisławie, no wspomniałeś o tym Iranie, co nieco powiedziałeś, ale czy to jest tak, że Chiny szukają tych sojuszników, którzy właśnie są antyamerykańscy, żeby coś w rodzaju wspólnego frontu tworzyć, czy powody być może są jakieś inne, bo paru z rozmówców moich w ramach innych odcinków podcastu Na Celowniku i którzy też się specjalizują w Bliskim Wschodzie i opowiadali też o Iranie, no przewidują, że Iran może pewnego rodzaju krach czekać, ma swoje problemy też przecież wewnętrzne. To Chiny tak, mówiąc kolokwialnie, kombinują sobie, żeby trochę tego sojusznika wzmocnić i postawić na nogi, bo będzie dobrym ich przyczółkiem. Jakie są tak naprawdę jakby i intencje, no i to, co będą chciały Chiny osiągnąć, że akurat ten Iran im pasuje? Wiesz, Arturze, no tutaj trzeba przede wszystkim po pierwsze zwrócić uwagę na to, że w jakiejś tam mierze Chiny grają takimi kartami na arenie międzynarodowej, jakie posiadają. No gdybyśmy sobie popatrzyli na glob ziemski, na najważniejsze państwa świata, to zdecydowana większość z nich to są już państwa blisko współpracujące ze Stanami Zjednoczonymi. No Iran ma to do siebie, że od rewolucji islamskiej jest państwem no w mniejszym bądź większym stopniu, bo to też oczywiście zależy od etapu, skonfliktowanym ze Stanami Zjednoczonymi. No jest to przy tym państwo duże, jest to państwo ze znacznym potencjałem, oczywiście mające swoje bardzo poważne problemy wewnętrzne. To, co Iran czeka w kolejnych latach, no to jest duża niewiadoma i tutaj ja nie chciałbym jakoś, prawda, ekstrapolować, bo po prostu tego nie wiem. Natomiast no właśnie z racji swojego potencjału, z tego powodu, że jest to kraj skonfliktowany ze Stanami Zjednoczonymi, no Chiny decydują się na głęboką współpracę z tym państwem. Oczywiście zależy im na tym, żeby Iran był państwem stabilnym i aby tym samym, prawda, mógł tutaj, prawda, wpisywać się w chińskie interesy w regionie, prawda. Natomiast o czym warto tutaj też pamiętać, no Chińczycy starają się ten swój, prawda, nazwijmy to portfel aliantów poszerzać. No i z tego też wynika ta pogłębiona współpraca z Arabią Saudyjską. Chińczycy liczą, że w jakiejś mierze, prawda, powiedzmy, złagodzą te powiązania amerykańsko-saudyjskie i zdołają w jakimś stopniu to państwo no, włączyć w swoją sieć tutaj sojuszy zależności. Gdy ostatni raz się widzieliśmy, to mówiliśmy o tym, prawda, klub BRICS poszerzy się w styczniu roku 2024, między innymi właśnie o Iran i o Arabię Saudyjską. Takie pytanie teraz mi się nasuwa po tym, co powiedziałeś. Czy Chiny faktycznie pewnych inwestycji tam chcą, czy to jest trochę taka kontynuacja tej dyplomacji szczepionkowej, tak? Bo przypomnieć chyba należy, że Chiny dość aktywnie
No, przy okazji ściągając na siebie pewne słowa krytyki, no i zaraz teorie najróżniejsze, mniej lub bardziej spiskowe się tworzyły, bo Chiny chętnie i za darmo nawet szczepionki oddawały, no ale oczywiście zaraz chciały pewnych kontraktów, zamówień, pożyczek, oczywiście udzielanych przez siebie, tak aby innych od siebie właśnie w ten sposób uzależniać. Czy patrzysz na to wszystko też przez taki pryzmat, czy tamten temat w pewien sposób jest zamknięty, a to jest inny sposób chińskiej dyplomacji, chińskiej ekspansji? Wiesz, Arturze, tutaj jedno nie wyklucza drugiego. Jestem akurat świeżo po napisaniu artykułu, w którym porównywałem dyplomację dawnego cesarstwa, model systemu trybutarnego i to, jak dzisiaj, prawda, prowadzi politykę zagraniczną HRL. No i ja odpowiem na to pytanie w ten sposób. Tutaj wszystko się ze sobą łączy. Chińczycy chcą inwestycji w danym regionie świata, tutaj przykładowo na Bliskim Wschodzie, i jednocześnie poprzez, prawda, dokonywania inwestycji w danym kraju, no liczą na to, że to poza, powiedzmy, czystym wymiarem ekonomicznym będzie miało również wymiar o charakterze politycznym. Przykładowo, no trochę odchodząc w tym momencie, prawda, od Bliskiego Wschodu, bo mówimy tutaj o państwach Azji Południowo-Wschodniej, Kambodża, prawda, Laos. Chińczycy w ostatnich kilku latach budowali w tych krajach sieci nowoczesnej, szybkiej kolei. No i to jest oczywiście inwestycja, która się tym państwom pod wieloma względami oczywiście opłaca, bo to jest poprawa infrastruktury, no ale wraz, prawda, z zainwestowanymi pieniędzmi, no siłą rzeczy, no rosną też wpływy polityczne Chin w tamtych krajach. To są rzeczy, które się ściśle łączą ze sobą. Stanisławie, szanowny doktorze, wsiądźmy z powrotem na pokład naszego czarteru i specjalnie takiego... Tak niechcący trochę odbiegłem. Nie, to nawet nie o to chodzi, tylko w pewien sposób chciałbym... Ale tak niechcący, niechcący, skoro mówimy o, prawda, kolejach, no to na przykład metro teherańskie zostało zbudowane przez chińskie przedsiębiorstwa. Zresztą wielu Irańczyków, tak trochę powiedzmy szerzej patrzących na świat, stawia trochę taką tezę, że za czasów Pahlawich no ten Iran za bardzo się uzależniał gospodarczo od Zachodu, od Stanów Zjednoczonych. Natomiast po rewolucji islamskiej, po tym, prawda, rosnącym postawieniu na ten wektor chiński, no wielu zauważają, że ta obecność gospodarcza Chin w Iranie staje się już często zbyt duża, tak? I że warto byłoby to jakoś tutaj, prawda, no wpuścić jakichś innych inwestorów po to, aby trochę równoważyli te wpływy chińskie ekonomiczne. Dywersyfikacja, tak? Dywersyfikacja, tak, tak. Tak, ale tak naprawdę o tym czarterze tak wspomniałem, bo tak trochę w formie przenośni chcę też pokazać, jak przenosząc się na kolejne też i kontynenty. No jednak mówimy o sporym obszarze i całości naszej rozmowy dotyczącej nie tylko Chin jako takich, bo teraz wróćmy trochę do Europy i cała sytuacja, która ma miejsce na Bliskim Wschodzie, jestem zwolennikiem tej, nie wiem czy teorii, nie wiem jak to nazwać, ale diagnozy zagrożeń, o może w ten sposób, i dużo mądrzejsze głowy ode mnie też podnosiły ten problem, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może się bardzo negatywnie odbić na pewnym zagrożeniu dla Europy, o którym trochę ostatnio zapomnieliśmy. Bo niestety rozpatrujemy terroryzm tylko i wyłącznie przez pryzmat zamachów, które miały miejsce. O wielu rzeczach najpewniej też nie wiemy, które się dzieją w Europie przecież, tak, z różnych względów. No i mówi się o tym, że ten terroryzm do Europy może niestety, no nie chcę powiedzieć, że wrócić, ale na pewno się wzmocnić. I czy teraz dla Chin i dla ich prób zaistnienia biznesowego, gospodarczego, technologicznego w Europie, to taki terroryzm w Europie byłby w sumie na rękę, czy, bo z jednej strony można by powiedzieć, że tak, no wtedy na rzecz bezpieczeństwa będziemy stosować kolejne najróżniejsze rozwiązania, w tym technologiczne, więc będziemy potrzebować sprzętu, rozwiązań najróżniejszych i tak dalej, i tak dalej. Czy może jednak w drugą stronę jest, że jednak Chińczykom wcale nie zależy, by ten terroryzm u nas się pojawiał? Jak ty na to patrzysz, czy może pod tym kątem w ogóle gdzieś udało ci się rozważać, czy takich rozważań nie prowadziłeś? Wiesz, Arturze, terroryzm, jego skutki mają to do siebie, że często bardzo trudno je przewidzieć. Z jednej strony oczywiście to może mieć pewne pozytywne, że tak powiem, konsekwencje dla Chin, ponieważ tutaj zwróciłeś uwagę na to, że to może, prawda, prowadzić do
No tak, a tutaj zwróciłeś uwagę na ten technologiczny aspekt pewnych ograniczeń swobód. Ja bym na to spojrzył bardzo bardziej politycznie. Może to na przykład, oczywiście czysto w tym momencie teoretyzuję, ale może to na przykład w jakimś sensie prowadzić do gdzieniegdzie u pewnych osób do stwierdzenia, że no na przykład pewien model kontroli społecznej w Chinach może jest lepszy od demokracji, tak czysto teoretycznie, prawda? Zwracam uwagę tutaj na pewne wizje pewnych ludzi. No ale z drugiej strony może mieć jak najbardziej konotacje negatywne. No pamiętajmy o tym, że jak mówimy o terroryzmie, który ma za swoje fundamenty pewne, że tak powiem, interpretacje islamu, no to pamiętajmy, że Chiny z tym zagadnieniem też mają problem, tak? Mówimy tutaj przede wszystkim o Xinjiangu i Turkestanie Wschodnim. Także to może być sytuacja, która będzie miała najróżniejsze konotacje, wcale niekoniecznie pozytywne dla Chińskiej Republiki Ludowej. Płynnie i sprawnie do tego przeszedłeś. Kiedyś na ten temat co nieco powiedzieliśmy. Tak, ale trzeba będzie jeszcze coś powiedzieć, bo to bardzo bogaty temat. Tak, jakbyś mógł to troszeczkę rozwinąć, bo może nie wszyscy słuchali naszych poprzednich rozważań, a może i coś nowego wpadło ci do głowy, bo to niektórych może zaskoczyć, bo wydaje się Chiny jako państwo, że są takim podmiotem, który trzyma mocno obywateli za pewne części ciała i nie pozwala na pewne rzeczy, a tak naprawdę Chiny swój problem z terroryzmem też mają. No oczywiście tutaj w tym kontekście mówimy oczywiście o Xinjiangu, czy jak kto woli Turkestanie Wschodnim, to są zachodnie rubieża Chin, prowincja o charakterze, przynajmniej w teorii, prawda, autonomicznym. No składa się ona z mieszkańców, którzy, że tak powiem, którym bliżej jest kulturowo do tych ludów takich turkofońskich. No, zostali oni włączeni do Chin u zarania, prawda, Chińskiej Republiki Ludowej, no i w tej prowincji są dość silne, można powiedzieć, nastroje o charakterze separatystycznym, niepodległościowym. Siłą rzeczy oczywiście Pekin prowadzi różnorakie działania, które mają no, nie dopuścić, prawda, do rozlania się tych nastrojów niepodległościowych. Prowadzi to często do łamania praw człowieka, no i ile sytuacja Turkestanu Wschodniego i Ujgurów, bo mieszkańcami tego regionu są Ujgurowie, no zawsze była trudna, tak? Chińczycy mocno trzymali ten region, no to tutaj, prawda, te represje bardzo się wzmogły po roku 2012, gdy władzę przejął przewodniczący Xi Jinping. No tutaj już wielokrotnie sobie o tym mówiliśmy, że on stworzył państwo o charakterze no, znacznie bardziej autorytarnym, no i mniejszości narodowe, w tym przede wszystkim Ujgurowie, no odczuwają ten wzmocniony chiński autorytaryzm, no szczególnie boleśnie. Ale to jest temat, który powinniśmy sobie w ogóle oddzielnie omówić, bo jest bardzo rozległy. No i zapowiadam już, że ci go na pewno nie odpuszczę, również ze względu na moje zainteresowania naukowe. Proszę bardzo, naukowe. Możesz mnie odpuścić. Bardzo się cieszę. Stanisławie, bo wsiedliśmy znowu w samolot, nie uprzedzając, polecieliśmy do Chin. Skoro już jesteśmy w tamtym regionie, to wsiądźmy i odbądźmy kolejny lot do Australii, bo wydaje się, że należy też o tym wspomnieć, bo może gdzieś te zagadnienia trochę uciekają. No w tym wszystkim Chińczycy przecież w swoim regionie, a jednak Australię też tak traktują, biorąc jeszcze pod uwagę przecież, że to dość mocny i jeden z najważniejszych tak naprawdę sojuszników Stanów Zjednoczonych w całej czwórce tak naprawdę na Australia bardzo ważną rolę odgrywa, to czy sytuacja, która pod kątem też militarnym, bezpieczeństwa militarnego Chin ma miejsce w całym regionie, czy być może też nie będzie elementem właśnie tego dealu na spotkaniu Bidena z Xi? No tutaj jeśli mówimy o Australii, warto przede wszystkim wspomnieć o tym, że obecny australijski premier Anthony Albanese, reprezentujący Partię Pracy, udał się w ostatnim czasie do Chin, spotkał się między innymi z przewodniczącym Xi Jinpingiem i tutaj no, można powiedzieć, no, dążą do tego, aby te relacje pomiędzy Chinami a Australią w jakimś stopniu ustabilizować. No, wynika to przede wszystkim z zagadnień ekonomicznych. Jego poprzednik, pan Morrison, reprezentujący partię liberalną, no tutaj można powiedzieć włączał się dosyć mocno w tą narrację amerykańską odnośnie Chin, wzmacniał te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, krytykował Chiny. Poskutkowało to szeregiem chińskich sankcji w stosunku do australijskiej gospodarki, która jest bardzo silnie, dodajmy, związana z gospodarką chińską i w kontekście eksportu, jaki
jak i importu. No i teraz obecne australijskie władze chcą w jakimś tam sensie, prawda, no złagodzić te relacje z Chinami, co może na jakiejś tam, prawda, płaszczyźnie doprowadzić do tego, że Australia będzie być może mniej chętnie, że tak powiem, partycypowała w pewnych amerykańskich antychińskich działaniach. No na to bardzo tutaj, prawda, strona chińska liczy. A tutaj przechodząc już, prawda, do twojego pytania, tutaj, prawda, deali amerykańsko-chińskich, cóż mogę na ten temat powiedzieć? No ja myślę, że będzie miało ono tyle ważne znaczenie, że Amerykanie no będą ze swojej strony z kolei naciskać na Australijczyków, aby za bardzo się oni do Chin nie zbliżali. No co myślę też nie powinno jakoś szczególnie Amerykanów niepokoić, ponieważ no to, że tutaj powiedzmy, nie wiem, dojdzie do złagodzenia jakichś relacji gospodarczych, nie powinno, myślę, jakoś długofalowo wpłynąć na ten, powiedzmy, geopolityczny wybór Australii, którym, co zrozumiałe jest, są po prostu bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi z szeregu powodów, no oczywiście powodów bezpieczeństwa, no ale też nade wszystko kwestii kulturowych. Australia jest państwem anglosaskim i siłą rzeczy kulturowo zawsze będzie im, zresztą w ogóle nie podlega jakimkolwiek dyskusjom, będzie im bliżej do Stanów Zjednoczonych. Stanisławie, w Tajwanie kiedyś byłeś? Nie, nie byłem, ale bardzo chciałbym być. No to zapraszam cię na lot teraz do Tajwanu, bo chyba uciekł nam troszeczkę ten wątek, a jeżeli mówimy o całym bezpieczeństwie militarnym w regionie, najbliższym Chinom, no to jakby nie patrzeć, ten Tajwan też gdzieś w tych rozmowach może się przewijać. Jak ci się wydaje, jak będzie się w najbliższym czasie też kształtowała ta chińska polityka, no bo czasem doniesienia medialne są, bym powiedział, w pewien sposób niepokojące i jak jakiś czas temu nam się wydawało, że no pewien niesukces, że tak się wyrażę, rosyjskiej agresji na Ukrainę, no i reakcja tak naprawdę z Zachodu powodowała, że wszyscy prognozowali, że Chiny sobie na ten krok jednak nie pozwolą, a być może dla Chin miał być to mały taki test właśnie przed inwazją. Ja myślę, Arturze, że byłoby dobrze, abyśmy w ogóle jakieś jedno nasze spotkanie poświęcili zagadnieniu Tajwanu, bo on jest szalenie interesujący, jest to temat bardzo bogaty, mający bardzo wiele różnych odgałęzień, które warto naszym słuchaczom i słuchaczkom przybliżyć celem właśnie lepszego jego zrozumienia. No ja odpowiedziałbym tak, powiedzmy, kompaktowo ci w ten sposób, że znaczy, ja nie wierzę w to, że Chiny zdecydują się na militarne rozstrzygnięcie kwestii tajwańskiej, przynajmniej nie w najbliższym czasie. To, na co w Pekinie obecnie mówimy Lenin w domyśle partia, tak? No elity Xi Jinping, jego najbliższe otoczenie, na to, na co liczą, to na zbliżające się, prawda, wybory na terenie tej wyspy, na to, że po prostu wróci do władzy Kuomintang, partia narodowa, która też no jest mniej, powiedzmy, jastrzębio w stosunku do Chin nastawiona. I obecnie, przypomnijmy, prezydentka pani Tsai Ing-wen jest z Demokratycznej Partii Postępowej, tutaj silnie, że tak powiem, optującą za suwerennością, niezależnością, niepodległością Tajwanu. W Pekinie liczą na to, że Kuomintang wróci do władzy i po prostu no nastąpi ten powrót do sytuacji sprzed roku 2016, że po prostu te kontakty pomiędzy wyspą a interiorem, przede wszystkim gospodarcze, no zaczną ponownie być mocniej wdrażane. To jest, myślę, tak naprawdę główne na dzień dzisiejszy zamierzenia chińskich przywódców. No czy one będą realne, to zobaczymy, tak? Natomiast to jest ich główny cel. Doprowadzenie, prawda, do sytuacji, w której do władzy wróci Kuomintang i tutaj, prawda, to straszenie inwazją no ma w domyśle jakoś właśnie no doprowadzić do tego, że ta opozycja wróci do władzy. No czy to są działania słuszne i racjonalne, to już jest temat na szersze, myślę, rozważania. Do tego po mojemu warto, abyśmy sobie jedno spotkanie właśnie temu zagadnieniu Tajwanu poświęcili. No i bardzo się cieszę, bo już mamy plan na najbliższe miesiące. Stanisławie, trochę kilometrów dzisiaj naszym tym wirtualnym czarterem zrobiliśmy. Na koniec przelećmy się do Stanów Zjednoczonych. Dawno nas tam nie było. Żartuję oczywiście, ale jakie są twoje prognozy, jeśli chodzi o spotkanie dwóch wielkich liderów? Czy i jakie ewentualnie, albo inaczej, czy i jakich spodziewasz się
ewentualnie oświadczeń, o ile w ogóle właśnie będą, i czy będzie się to różniło od tego, co tak naprawdę gdzieś tam za kulisami być może będzie się działo pomiędzy nimi. Nie chcę tutaj wchodzić w kwestię tego, jakie będą oświadczenia, bo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, natomiast jakie tego będą skutki. Ja myślę, że będziemy mieli tutaj do czynienia po takich kilka, powiedzmy, odwilży w ostatnich latach, żeśmy widzieli pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Moim zdaniem one nie będą się jakoś przesadnie tutaj różnić. Ja myślę, że Amerykanie wstrzymają na jakiś czas, powiedzmy tutaj, prawda, pompowanie tej swojej presji gospodarczej na Chiny, to znaczy nie będziemy mieli nowych ceł i nowych kroków wymierzonych w chiński sektor high-tech. Z drugiej strony myślę, że Chiny zobowiązują się do tego, że spróbują tutaj swoimi kanałami na przykład na Iran naciskać, aby tutaj, prawda, Hezbollah się nie włączył do konfliktu po stronie Hamasu. Prawdopodobnie też wyrażą jakąś tam chęć wpłynięcia na Władimira Putina, aby on, powiedzmy, był bardziej skory do podjęcia jakiejś formy rozmów ze stroną ukraińską. I tak, powiem szczerze, ja bym widział skutki tego spotkania. A dla samego Bliskiego Wschodu? Jakie twoje tutaj są prognozy? Bo oczywiście przedstawiłeś mniej więcej czego się spodziewasz, ale jednak w formie takiego małego trochę podsumowania, Chiny dadzą pewnego rodzaju pokój Bliskiemu Wschodowi, że tak się wyrażę? Myślę, że będą próbowały to zrobić, ponieważ, no to też sobie tutaj na początku powiedzieliśmy, niestabilny Bliski Wschód to są problemy gospodarki światowej, a gdy gospodarka światowa ma problem, to problem ma również gospodarka chińska, a tego Chińczycy obecnie nie potrzebują. Dążą do tego, żeby tą swoją gospodarkę ustabilizować. Zapytam troszkę górnolotnie. Czy kluczem do jakiegoś takiego pokoju czy spokoju światowego jest unormalizowanie, uspokojenie stosunków amerykańsko-chińskich? Tutaj jest wiele kluczy do tego ustabilizowania, ale na pewno te relacje amerykańsko-chińskie, ich ewentualne ustabilizowanie to jest jeden z największych, jeśli nie największy klucz. Czy mogę się spodziewać, że możemy pozytywnie zakończyć naszą rozmowę? Spodziewasz się, że te rozmowy faktycznie przyniosą takie rozwiązania, po których trochę nie tylko jeden czy drugi kontynent, ale i świat odetchnie, że jednak może być trochę spokojniej? Tak, z naciskiem na trochę. One nie rozwiążą tutaj fundamentalnych problemów. Będą raczej takim swoistym balsamem, przynajmniej na pewien czas. A jakbyś się tak miał wcielić w jedną czy w drugą stronę, to jakbyś próbował takie niełatwe najpewniej, ale jednak rozmowy prowadzić? Nie chciałbym takiego zabiegu, szczerze mówiąc tutaj stosować. No powiem to tak, no z pewnością obie strony mogą sobie wzajemnie coś dać i będą starały się tutaj maksymalnie skorzystać z tej okazji. Nie dałeś się za bardzo wciągnąć, ale okej, jak najbardziej rozumiem. No być może mam jeszcze jeden pomysł na naszą rozmowę i może jeszcze taką wyprzedzającą przed tematami terroryzmu w Chinach i wątku tajwańskiego, czyli zobaczymy zresztą, jakie będą właśnie te oświadczenia po tym spotkaniu. Jeżeli będą ku temu podstawy, to wydaje mi się, że naturalnym następstwem byłaby nasza kolejna rozmowa w tym temacie. Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo się cieszę, Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był nasz stały współpracownik dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Bardzo serdecznie, Stanisławie, dziękuję. Dziękuję Ci również, Arturze, i polecam się na przyszłość, tradycyjnie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/ Na Celowniku.